Chybię do spa pojechać. Szlecki. Stópki pomocy. A te poczki na jakie czasy? Na godzinę podobno? Na ile? O, jakiś lot. Gdzieś to? Wiesz, tak? Ty jesteś. Kasetody wleciał, wyłaź tam. Wychodź z tej wentylacji. W klimie siedzi. No, słabe te podłogi. Kurwa, G.I. Joe tu. Działa? Kurde, to przyjadę. Ty, pokaż ten tłumik, czy on wchodzi do mnie do M-ki. Dobra, już. Tak, ten tłumik to ci może wejść, ale nie na to działa? Do M-ki. To... Ja bym się ustawił. Skrycamy na bydlaka. Wybuch pod komendą. Zamknąłaś bramę? Brama, tak. Ale wyjechał. Zamknąłaś bramę? Co to się stanęło się? To doprowadziło do zabójstwa funkcjonariusza bramy. Ale wyjechał. Uszkodziłaś bramę i radiowóz. Zapraszam do biura. Chowaj tą broń do kabury i do biura cię zapraszam. Zapraszam cię do biura. Jestem i przestań mi tu piszczeć. A pan nie, niech pan stanie tutaj, bo tu jest teren tylko. A to sorry, przepraszam. Królu mój. W porządku, proszę pana, świadek, nie świadek, nie potrzebuję świadka, bo było to przy mnie, więc wiem wszystko co się stało. Ale nie. Nie wie pan najlepszego. 201, wezwijcie szybko na teren komendy ratowników medycznych. Spróbuj odsunąć to ciało udobnie. Które? 2900. To przyszło ci, tak? Tak. Tak, normalnie pani pójdzie. Zapraszam do biura. Ty coś się kąpi pan. Teraz to dopiero zauważyłeś? Podko. Dobra, ja obracam tą kanapę. Co masz mi do powiedzenia? No, mam nawet nagranie, że widziałam, że wyjechał już poza granicę. Pokaż mi nagranie. A twoja kobieta to wie, jak jest? To ja muszę zasnąć w takim razie. Czarny mi mówić pan. Bo inaczej nie da rady. 513 to szeryf office. No jakie znaczy nie da rady? No nie da rady, no. Zgłasza. Co się dzieje pod komendą? Doszło do wybuchu radiowozu. 10-4, udamy się tam. Czyli nic nie masz na swoją obronę? No mam, nagranie. No i co to nagranie mi udowodni? No, że widziałam, że wyjechał i zamknęłam. No już to pokażesz mi to nagranie na kolejnej służbie, a na razie będzie wszczęte śledztwo w stosunku do ciebie. I najprawdopodobniej pokryjesz koszty naprawy radiowozu i bramy. Ty jesteś dzisiaj przed... Do widzenia. Do pęczka. Który dzień masz szkolenia już? Drugi. Okej, to zaliczone. Było kawę, wiesz? Także lipa. Nawet do kanic dzwoniłam specjalnie, to on się tym nie zajmuje. Dobra. Ostatni dzień. Chodźcie sobie pizzę wziąć. Gdzie ten? Jeszcze do auta. To jedna i dla każdego. Coś dobrego. No i pa, zajebali. A ten dwie wziął, pa. Nie ma. Po jednej pizzy. Ty to jesteś. A ulani wszyscy biorą. Bamboleo mi pogięć pan. A wy tu nie mieliście zatrzymanego? Może on? Nie, to nie było. Bamboleo wpadł w ogień jeszcze? Tak. Ja pierdolę. No to po sytuacji. Nie działają płatności kartą. Działają. Spróbuj wysłać donata poprzez przelew Blik, DotPay albo PayPal. Od 2 zł się pojawiają te tam od PayPal, od tego. Ja
La 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 la. Bramy bo zniszczona niby, no tak. Dobre spostrzeżenie. Brama niech będzie otwarta do końca zaćmienia, została zniszczona przez wybuch. Dobrze, Kendi, dobrze. Bardzo mi się podoba. Dobry, aż bym ci dał kurde za pomysł obywatela, wiesz, na forum. Wybuchło, dlaczego? No, powezwał taksówkę. Pakujemy się? Halo. Powzywał taksówkę, taksi przyjechało, halo. Pikszył, co ty mówisz? Halo, taksówka przyjechała, kto mi za to zapłaci? Kurwa, kto zwróci za paliwo? Kto to za... A kto wzywał? Jak ta karetka kurwa się kręci. Halo kurwa, kto mi zwróci teraz za paliwo? Nie ma pana zwrócić. Dobra, ja, ona bije kogoś chyba. Powietrze. Zmyślonego przyjaciela. Nie chciałbyś mieć takiej tutaj, Andrzejku? Takiej jednej, co? Jakby jest w własnym cieniu? Aby się normalnie odstawił. Ale źle nie wygląda, nie? Ty, Andrzeju, ale źle nie wygląda. Która? No tak, obie, nie? Może mózg zmaczony, ale wiesz, na jedną noc. A tamten chłopko nie wiem. Nie wiem, czy byś nie przycelił. No, no, samochód wyjeżdżał z bramy. Słucham? Ktoś chyba zamknął bramę. A ty masz co? Ty jesteś nietoperzem? Tak. Słyszysz, co za auta mówimy? Jak się drzesz, no to co? Nie słyszysz? Ja się drę? Halo, kto wzywa? Dobra, może ja mówię bardzo cicho. Mhm. Ja też, to jest... Drzwi są i okna zamknięta, klima odpalona. Nie, najwidoczniej, nie? Chodź tu szybko umyj. Chodź tu do nas. Skakuj tutaj na siedzenie. Zabieramy ją? Co no ma kurwa jakiś hadżik na głowę? Żeby... Ta odewana chodzi przyjechała z nimi. Wtedy taki w Egipcie się wielbłądą na głowę zakłada. A chciałbyś na nie pojeździć? Nie, jak pizda słońce, żeby wiesz, udaru nie dostały. Tak, tak. Na wiem, byłam do. A dla niej może za późno już. Ty wiesz, to jest taki wielbłąd, co ciebie będzie ujeżdżał. Ciężki kaliber. Czekaj, no nie wiem, czy ciężki. Zatrzymujemy za jazdę lewym pasem. Dajmy, że ją nie dogonię, tam. Zgłoś, zgłoś. Wywoziewkę do lasu 1, 2, 3 czat spam, kocham Doriana. No i to tyle. Kubeczki i serduszka po raz ostatni w tym tygodniu. Nie wysiadaj, nie wysiadaj! Nie wysiadaj! Schowaj na kanapie. Departament Czyrfa, Departament Czyrfa! 1081. Kierowca, wysiadaj na kolana, już. Kierowca na kolana. Na kolana. 25 złotych? Coś cię boli. Na kolana. 250 złotych. Bywał się w Kodorasu, czas spotkałem Doriana, pozdróweczki. Łocie chuju złoty, a ja 25? Dobie, zabieramy je. Ty pani, tam można zaglądać teraz. Ty na jeden. Ej, panowie. Spokojnie. Chódź tutaj panem. Dobra, układam panią do auta już szybciutko. Dobra. My wstajemy, nie śpimy. Holownik wezwijcie. Nie śpimy, lecimy. Dobra, wzywa. Czas pan. Jedzie. 291 do motoru. Co jedzie? No jedzie, chyba. Jedziemy.
Wyłożę w las. 706 powrotem na radiu. Dobra. 236 przechodzi na motoru. Motor odskuł. Ratuj! Już wezwałem. Dobra, jedziemy. Ma pani prawo zachować uczelnię. Gdzie pan jedzie? Ściągaj GPS-y wszyscy. Jedziemy do Kuki. A 01 jednostka David, stacja drugi. O, i grają panie z ogniem. Co ja, co? A głoś opanuj się. Cichaj tam, lepiej. Cichaj tam, kurwa. Fajnie się jeździ teraz. A Aguś, no gdzie tam te ręce wsadzasz? Co no i co robisz? Wiesz, ja tam tutaj. Tam się bawisz kierownicą, co ty robisz? No to chyba ślepy jest. A, jesteś chyba wielka przed uszami. Ja nie wiem, co tam z przodu się dzieje. Co on z przodu się... Kto się tam bawi? Jeszcze ręce masz... Z gumy balonowej. Kto siedzi z przodu? Kto się tam bawi? Działkę. Poprawki na działkę. Weźcie, panie. Chodź, Aguś. No to ja otwieram drzwi, mogę wysiąść. Kurde. Aż po tutaj złapać. Oj, dąży co? O, dobra, mam pani. Moja szkoła się, kurwa. Do wody stachu u fonteli, pobicie pod wszystko. Pa. O, jest. No, panienki. Powiedzcie, co wy najlepszego gleba, robicie? Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! A co robić? Don Homan, dzięki za suba! Witam jaski was pana! Drugi miesiąc razem. Serdecznie Gleba życzliwie. Jeszcze raz dzięki za suba. Halo, to spoko, nie prime. Spoko, trzymaj się, dobranoc.
Halo, halo, nie, to nie Prime. No to jak nie Prime, to elegancko, Don Homan. Witam serdecznie, witam. Drugi miesiąc. Bardzo się cieszę, że przedłużony jest subskrybent. Mam nadzieję, że subskrypcja będzie najdłużej przedłużona i oczywiście każdego zachęcam do przedłużania subskrypcji. To mi się wydaje, że tutaj sub będzie musiał zdecydować, który teraz zasubuje, co z nimi zrobimy. Drogie panie, dlaczego sobie robicie żarty z nas? Myślicie, że co? A ktoś robi sobie żarty? Drogie panie, dzień w dzień słyszę wasze podśmiechujki pod komendą. Bardzo mi się to nie podoba wraz z moimi kolegami. Co? Jak u nas pod komendą nie ma co żarty. Tak? Mhm. Pani Agnieszko, z kim pani się wozi ostatnimi dniami? Z panią Ewką. Z panią Ewką? Mhm. I co robicie z panią Ewką? A nic, jeździmy. Same legalne życie. Proszę powiedzieć prawdę. No, mówię prawdę. Postrzel ją w kolano. Nie. Mówisz czy nie? Mówię prawdę. Jeszcze raz zadam pytanie. Co robicie od ostatnich paru dni? No nie wiem, Ewki ostatnio nie ma dzisiaj na przykład. I wczoraj też nic nie robiliście. Pojechała z kimś przed upasami. Proszę powiedzieć, jak postępujecie z panią Ewką, kiedy co? Jesteście razem? No normalnie, a co mam robić? Skurwa, rozmawiamy na babskie tematy. Jakie majtki kupić, czy co? Pani Agnieszko, komputer policyjny mówi mi co innego. Jaki komputer? Pani Agnieszko, co robicie od ostatnich paru tygodni? Zakupy, no. Ubrana, te sprawy. Na ślub się dobra. Weź przeładuj broń. Nie rób. Podejdź tu. Jebnij ją w plecy z kolby na początek. Może zacznie coś mówić. Słuchaj, kobieto. Zacznij coś gadać. Przeszkadzam. Nie interesuje mnie takie pierdolenie. Wiesz, kto tutaj rządzi? Wiesz, kto tutaj rządzi? Nie wiem. Jednostka rządzi? Specjalna. Jeszcze raz zadam pytania. Wiesz, kto tutaj rządzi? Jednostka specjalna, nie? Bardzo dobrze. Bardzo poprawna odpowiedź. Co robicie od ostatnich paru tygodni z panią Ewką? Ona tam jakieś leki bierze, bo się denerwuje tym rozwodem całym. Czasami jeździmy tam na ślub coś zobaczyć daremny. 706 prosi. Nie bnią w plecy. No nie! No czemu pan ją bije, jak naprawdę mówi? Niedługo ślub mam i co? Tej też jebni, co ma wielbłąda. No czemu się odzywasz bez pytania? Elegancko. A co wy, takie twarde jesteście? Mamy zacząć strzelać w kolana? Nie słyszałem, żeby was to zabolało. Dawaj śrubokręt, kurwa. Ta, to jedno bałto. Wyrycimy. Słuchaj, Agnieszka. Krótka piłka. Co się dzieje z Ewką? No bierze leki. I odpierdalać sobie. A ty jak się nazywasz, ciapata? Emma Miller. Emma. Masz chłopaka? No mam. Na ślub. A się szybko. Kogo? Kolejny ślub? Jaki kolejny ślub? To jest mój pierwszy ślub. Co pan pyta? Związek bez zobowiązań jest? Jaki bez zobowiązań? No czy jest związek bez zobowiązań? Nie, mamy zobowiązań. Andrzej szuka dziewczyny. Nie jestem zainteresowany. Na parę nocek. Podziękuję. To niech pójdzie do pana Zbyszka. Ale co ty powiedziałaś? Ty masz coś do powiedzenia? Kto? Uciąć ci trochę kity?
może twoja rekomenda? Nie. No to co ty kurwa robisz? Dlaczego ty się odzywasz bez pozwolenia? Czy ja z tobą dyskusję prowadzę? A to są jakieś pozwolenia? Kto jest tutaj? Kto tutaj rządzi? Wiktorię rozstrzelali szeryfowską. Jakiś rewolwer było słychać. No Aga, kto tutaj rządzi? No jednostka specjalna, nie? No właśnie. No właśnie. No to nie odzywamy się bez pozwolenia, bo znowu w plecy pójdzie broń. Nie, tak się nie bawimy. Bawimy się na naszych zasadach. My tutaj rządzimy, dobrze wiesz o tym. Terzej, terzej, terzej. Ja mam akumulatorek. Dostałaś kiedyś Tasera? Mhm. Jak, fajnie było? Mhm. A chciałabyś jeszcze raz? Mhm. Masz chłopaka? Mhm. Andrzej szuka dziewczyny. No to powodzenia, już mówiłam przecież. Przeszukacie. 311, status 3. A wiesz co to? Flashbang? Wiem. Na gaz? Wiem. A chciałabyś poczuć to? Nie. To kto tutaj rządzi? Weź tą obrączkę. No jednostka specjalna, przecież mówię. Weź podnieś tam spódniczkę, zobacz, czy tam nic nie chowa. No to dobrze. Andrzeju, rękawiczki masz, to weź tam. Ikę, taki pierdoły. Wsyf, wsyf. Co mam tutaj ma? Jakieś włosy tu na ziemi. O, kamerę, to będzie chciała nasadzać, ty. Jaka kamera? Nie, zabieram. Zabierz telefon i GoPro. 308, status 3. Od razu usuń wszystko. Słuchaj, brunetko. Krótka piłka z twojej strony. Ho. Ho, ho. A to nie jest przybranie? Jakie przybranie? Po co ty nosisz dwa ubrania w plecaku? Trzy nawet mam chyba. Trzy? A to no. Też tutaj dwa nosi. Co? Dlaczego nie? Na przybranie. To cały czas tych samych? Ale do ciebie nikt nie mówi, ty się nie odzywaj. Słuchaj, jebnij ją jeszcze raz, no. Bo teraz sobie zerkiem. Ale co mnie? Ją jebnij, ty trzeba gadać. No, no właśnie, ją. A... Jebnij, no i znowu się odezwała, dawaj. A serdar. No, nie podnosi to pani rąk na funkcjonariuszy. No ale zamach, że się. Poniosłem. Słuchaj, Agnieszka, jeśli nam nie powiesz, co się dzieje i czy działasz w jakiejś grupie zorganizowanej przestępczej, podrzucimy ci narkotyki i wsadzimy cię do więzienia. Nie działam w żadnej grupie. A co wiesz na temat mafii? Jakiej mafii? Co to mafia? Pruszkowskiej, kurwa. Pruszkowskiej, kurwa. Wiesz coś? Nie. Dobra, jebnij ją w kolano, no bo nie, po prostu nie ma. Nie, no, przecież nie wiem nic, mówię. Niby jak nie wiesz, jak wiesz? No nie wiem. Piaskowa wiedzieć. Ty, Piaskowa? Dzwoni do telefon do przyjaciela. Odpowiedz na pytanie. Mam znać. Mówię, do medyków badanie pisałam. Przynajmniej ja. I co? To nie wiem. No i co? No i medycy mnie wrobili ten i nie dostałam się. I siedzę grzeczna i nic nie robię. Co mam robić? Pod komendą dzisiaj cały dzień siedziałam praktycznie. A, do policji chcę iść. Cichaj! Tak? Do policji? Myślę, że siedzicie tam. Czy ktoś się pytał ciebie o zdanie? Kto tutaj rządzi? Pani Agnieszko, kto tutaj rządzi? No jednostka specjalna. Właśnie. Posłuchaj mnie, brunetko. Masz załatwić, żeby nie było rozprawy sądowej jutro o 21:00.
Jeśli to sprawa będzie. Co? To już po tobie. Zginiesz w więzieniu. Jak robak. A jeszcze na robaka nie wyglądasz. Można coś z ciebie tutaj wyskurać. Andrzejek na pewno by wypieścił cycunie, kutaskiem by się pobawił z tobą. Wystarczy tylko chcieć. Słyszysz cytata? Szantaże jakieś. Czy ty masz jakieś tutaj, ja nie wiem, przeciwwskazania? No raczej. Jebnij ją. Nie. Nie. A mówiłaś, że Taser. Doigrałaś się. Lubisz, nie? Nie, nie. Podobało? Terzej. Gdzie tam ląduje w tej bimbrowni? Słuchaj, kobieto. Temat. Masz 24 godziny, nawet nie całe. Rozumiesz? Mhm. Kto tutaj rządzi? Ale ja nie znam. Znaczy, nie dogadam się z nią. Ona tu trwa tam. Słuchaj, mamy ci upierdolić rękę, czy co? Cycka. Cycka, jak Amazonka będzie z jednym cycem. Andrzej, uchyl troszkę rąbka tutaj koszuli, ugryź suta i niech zostanie ślad. Tak, dupę sobie ugryz. A mogę nożem wyciąć? No nie, Andrzej, to ma być przyjemność dla ciebie. Słuchaj. Będzie przyjemny. Będziesz z nami współpracować, czy nie? Kto tutaj rządzi? Ja to myślę, że jakiś pawulon musi wlecieć. Co za pojebana akcja. Dzięki damy Zytpel. Posłuchaj mnie, dostałeś zadanie. Mam nadzieję, że nie będziemy się spotykać po raz kolejny. Ja się dowiem. A ty, mnie nie posłucha ona? To już nie moja wina, więc... Spotkamy się znowu. W mniej przyjemniejszych okolicznościach. Wtedy najprawdopodobniej stracisz 2 sutki. A ty, cytata? Ja to bym miał do akumulatora podpiął. Będziemy rozmawiać z twoim chłopakiem. Zależy ci na nim? Zależy. Ale ja nie wiem, czy ja się zobaczę jeszcze z tą, bo ona ten, no rozprawia chyba dopiero jak już. Dobra, daj broń, kurwa. Nie, żartowałam, dobra, nieważne. Jednak? Słuchaj. Wykorzystałeś wszystkie koła ratunkowe i moją cierpliwość. Dobra, nic nie mówisz. Co wąchasz? Śledzie mi bie. Andrzej, odejdź. To od ciebie. Dobra, skończyliśmy dyskusję. Nie do zobaczenia. Mam nadzieję. Masz klucze do kajdanek? A mam. Dobra, już mam. I od razu na kolana, panienki. 2, 4, 5, to coś. No na kolana, już. Elegancko. Jak się dowiem, że coś wypapałyście? O, to już. Będziemy inaczej dyskusję prowadzić. Będziecie wąchać kwiatki od spodu. Grupo zadane. 236, to sprzeciw. Lecimy. Masz tam gaz? Weź im wrzuć gaz. Siedzicie wszyscy? Nie, ja jestem na wymocie, na drodze. Dobra, wyjeżdżam.
Łopatę trzeba zejść jeszcze. GPS-y? 201 plus 4 jednostka David, status pierwszy po statusie drugim. Tak, nie mogę wyjąć tego GPS-a. Zablokowało się? No dobra, mam. Jeden 06 potrzebuje wolnej jednostki na moich 10-20. On sam kurwa jeździ na... biega... No co, on jest wymnięty czy co? Ale czarne tego nie widać, więc... Kamufluje się dobrze. Aj... na asfalcie się... Co się dzieje? Oni... leją panu szrypa. Ręce do góry, ręce do góry. Ręce do góry mówię. Otwieraj bagażnik. W bagażniku czy mają osobę. Otwieraj bagażnik już. Ale to ten, kluczyki w środku zostały. Otwieraj bagażnik. Ale ja panu przysięgam. Otwieraj bagażnik. Lepiej, żeby ten bagażnik zatrzymał. Ale to chwila, to... A może jakbym z tej strony poszedł? Panowie. Auto jest zamknięte, a kluczyk jest w środku. Przysięgam. 260. To ma kluczyka w bagażniku, panie szeryfie. No to zajeb z łokcia i wyciągnie te kluczyki. No, kurwa. Wie. A to jest dużo, dosyć mocne przed bankiem. Słyszałem, jak ma osobę w bagażniku zamkniętą, bo krzyczała. No, słyszy nas ktoś? Ale to sam wszedł, a klucz... Kurwa. Otwieraj. Kurwa, no to zajeb w siebie i otwieraj te. Ale no to wy to zróbcie, bo ja... Co ty kurwa, schabach lepiesz czarny? O. I bagażnik rozjebany. A te ręce za głowę. Proszę tą latarką po oczach nie świecić. Właśnie to się świnie. Nie no, to takie... Otwieram ci. Suń dupę z tą latarką, grzecznie powiem. Że nie, dobry. Bym cię nie pomylił to z Emą, no, nie mogę wyjść. Coś na stylu, a nie, gdzie jesteś ty? Teraz? Nie, że tam, gdzie jesteś ty. Też nie mogę. Kurwa, o. Będzie mi świecić po oczach, ja pierdolę no. Pan tam kluczyki w statyce były. A tfu! No, kluczki rzeczywiście były w statyce. Co ty tu? No kurwa mać. Co wy tu robicie? A czemu ty z góry? Ręce do góry wszyscy. Już nie ten? Już nie stoi za ręce? Ręce do góry powiedziałem. Już, na już. Na budę idziemy, spokojnie. Ej! Dobra, naturalnie na budę. Przed sklep już i ręce za głowę. Możesz? Chyba uciekaj. Wolno w miejscu publicznym. Incypiłem. Jak nie? Incypiłem. No dawaj. Na kolana. No nie ma takiego. Incypiłem. Na kolana powiedziałem. Incypiłem, spokój się. Pozwolić ktoś ręce zdjąć? Nie, o kurwa. Jaka? Bają. Nie powiedzi, że nie mogę. Boję wam. Boją się, kurde. Patrz. Taka mafia. Tak, strzelają kurwa do końca, czekają do dwóch minut. A można się napić jak się klęczy? Tak. Kurwa, nie? Stary, strzelają minutkę przed tym, no. Na kolanka. Stanie ci, co? Wyszło na ją. Kurwa, wypłata, ja pierdolę 60 tysięcy. Kurwa, za tyle to mi odda za wypłatę. Dlaczego? 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 Nie, proszę. Chlałam tą tequilę. Nie będę jej mieć. Dlaczego? Dawaj.
Fuu.